pierwszy mecz w Gdyni w tym sezonie. Bardzo ładny, udany. Jak to robiłeś? No myślę, że od początku stanęłyśmy mocno w stronie i to chyba było najważniejsze, że od początku takie proste warunki postawiłyśmy. No i tak naprawdę to właśnie te pierwsze minuty decydują o tym, jakie będą warunki na boisku przez cały mecz. No i my zaczęłyśmy mocno. Oczywiście były momenty takie rozluźnienia, gdzie już nas doszły na 6-7 bramek, ale potem znowu wróciłyśmy do starej obrony i wygrałyśmy okrągłą dyszką. Jak tam w szatni na temat tego zdarzenia dziewczyn naszych? Coś wiemy już? No nic nie wiadomo, no wyglądało groźnie, mam nadzieję, że takie nie będzie. Dowiemy się w najbliższym czasie. Karolinko, teraz wszystkie mecze powyżej dyszki, tak? Będziemy wygrywać? Mam nadzieję. Super wynik, jeżeli wygrywa się dyszką i ten mecz jest bezpiecznie prowadzony, to super się gra. A teraz co, łatwo Piotrkowie? Ja uważam, że nie ma łatwych meczów. Zawsze można jakoś podejść do przeciwnika, zlekceważyć go i gdzieś to później się odbija, dlatego my na pewno tego nie zrobimy. Z każdym przeciwnikiem będziemy walczyć, jak zrobimy. Jeszcze jedyne pytanie, a takie bardzo ważne. O klątwę Lublina. Czy przełamiemy tą złą pasę sezonową? Ja uważam, że nie ma żadnej klątwy. Po prostu wszystko leży w naszych rękach, nie tam gdzieś zapisane, w nic takiego nie wierzę. Wszystko zależy od nas. Jestem pewna, że zdobędziemy tam dwa punkty i że dobrze zagramy.